W ostatnim czasie coraz bardziej popularne w stomatologii są nakłady, czyli inleje, onleje i overleje. Nakład ogólnie można powiedzieć, że jest to wypełnienie, tylko zrobione troszeczkę inną technologią. Albo pobieramy wycisk po opracowaniu zęba, albo skanujemy ten ubytek i wtedy w laboratorium w obrębie kliniki albo w laboratorium zewnętrznym otrzymujemy gotowe wypełnienie, które na kolejnej wizycie jest po prostu wklejane w ząb. Zdarza się, że wypełnienia w naszych zębach były już wielokrotnie wymieniane, że stosunek plomby do naszego własnego zęba przeważa niestety w stronę wypełnienia, czyli plomby, to wówczas nasz ząb jest niestety bardziej podatny na różnego rodzaju uszkodzenia, ponieważ plomba nie jest tak wytrzymała, przynajmniej ta, którą robimy w gabinecie, czyli lekarz robi ją w cudzysłowie z ręki, nie jest tak wytrzymała jak nasz własny ząb. W sytuacji, kiedy to wypełnienie obejmuje dwie, a trzy to już na pewno, ściany zęba, wtedy decydujemy się i rekomendujemy naszym pacjentom, aby zamiast kolejnej klasycznej plomby założyć coś w postaci nakładu.